Dzień dobry Państwu. Świat biznesu się zmienia, podobnie jak i sam marketing. Te zmiany możemy obserwować na różnych płaszczyznach, ale to, co ma szczególne znaczenie, to zmiany w obszarze komunikacji marketingowej. Tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, a zwłaszcza przed dobą internetu, marketing w dużej mierze opierał się na jednostronnej komunikacji. Tak teraz, w dobie internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych, mówimy o marketingu 2.0, mówimy, proszę Państwa, o marketingu interaktywnym. Zatem marketing to już zupełnie inny sposób komunikacji. To komunikacja dwustronna, gdzie klientów traktuje się w coraz większym stopniu jako partnerów, jako współtwórców wartości, jako uczestników aktywnych procesów komunikacji. Mówię o tym w konkretnym kontekście, mianowicie znajduję się teraz w Portorož w Słowenii i wczoraj miałem okazję prowadzić wystąpienie publiczne dotyczące tematyki marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie tego wystąpienia, podobnie jak i w marketingu, dochodzi do interakcji. Do interakcji z klientem, do interakcji z interesariuszami, do interakcji z adresatami procesu komunikacji. I właśnie w tym kontekście, po samym wystąpieniu, które oczywiście miało znaczącą wartość, nastąpiła interakcja, mianowicie proces odpowiadania na zadawane pytania. Chciałem, żebyście Państwo przyjrzeli się, dlatego, bo tak samo jak w marketingu, tak samo przy takich sytuacjach, wystąpieniach publicznych obowiązują pewne reguły, a więc trzeba zachować szacunek wobec drugiej strony, nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy, tak na przykład przy reklamacjach, tak jak w przypadku jakichś niekorzystnych sytuacji, które mogą szkalować przedsiębiorstwo, ale trzeba zachowywać pewien szacunek wobec odbiorcy i starać się nawiązywać bezpośrednio do tego, o czym druga strona mówi, do wątku, który ona podejmuje. Zatem staramy się nawiązywać bezpośrednio, staramy się zachowywać szacunek, a w sytuacji, gdy druga strona bardzo nie zgadza się z nami, a często też nie ma racji, musimy to wyraźnie powiedzieć. Zatem w trakcie tego krótkiego filmu zobaczycie Państwo, jak odpowiadałem na dwa pytania, które zostały zadane z sali. No i właśnie jedno z nich było o charakterze negatywnym, miało w sobie taki krytyczny element, a drugie miało przewagę takiego elementu pozytywnego. I tutaj też, proszę Państwa, na komplementy, na pozytywne komentarze należy w specyficzny sposób reagować. Trzeba reagować z szacunkiem dla odbiorcy, ale też pewnym dystansem do samego siebie. Oczywiście przy założeniu, że miło jest nam słuchać, jak ktoś pozytywnie się o nas wypowiada. To wszystko związane jest ze studiami podyplomowymi menadżer do spraw kluczowych klientów, ponieważ na tych studiach będziecie Państwo mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w komunikacji marketingowej, w marketingu jako takim, a w szczególności w relacjach z kluczowymi klientami. Zapraszam Państwa i do zobaczenia. This very interesting presentation about the competences, I think, that are important for all of us. And do you have any questions? I don't have a question, I have one comment. That we are on the academic field, and it is academic research. And I think that such a term as a post-communist countries, it's political term. It's not a real term, because communism was completely different in each country, different in Poland, different in Czechoslovakia, different in Hungary. So there is, I think, so huge, nothing saying term that it could be think about a better expression of the situation. I got the message. Vladimir, right? Yes. Vladimir, well, that's a very interesting comment. However, well, I have a feeling that here, maybe I'm wrong, that I'm looking, the majority of you, if I can say,
you are from the post-Cubanist countries. And that's the thing, Vladimir, because as a matter of fact, if we were from US, let's say, I'm fully confident that for a US people, we are all like Hungary, for example, Poland, Russia, they are all post-Cubanist countries. So obviously, as I'm an English language speaker at the moment, and in general, the academia and science is very much English language oriented at the moment, like it was Latin oriented phenomenon before, that's why I'm using these terms. It was all my personal comment. I really understand. I'm from the UK. It's very interesting to hear what you say, and I think it quite often it applies. Obviously, you tend to get the research intensive universities, or you get lots of staff who do very little or no teaching. You do get some who do combine it, maybe of the more modern universities that used to be polytechnics, that it becomes difficult for them to do both. But I think your conclusions are really interesting. It's very useful things that do. I would say to expand it, because obviously you're looking at an area, it's like I don't know the phrase, the Holy Grail, but the research and finding ways to improve both individuals and otherwise and some basis of that, anything you can find that can influence is very important. So it has implications between maybe if you say post-Cubanism and outside, but also even to look beyond, it's a good area. Thank you very much. Thank you very much. I just want to say that, I've been working in Manchester for a year, so I was kind of, I have a kind of comparison, and it's for a discussion. It's really like it would be lovely, to discuss it. It's a very interesting area. And just to say one more thing, because I know that the time is running, I feel really great in that project in such sense that I'm not only theoretician but also practitioner. And it's so rare for me, because I was never a manager, so here it's something, it's personal, it's somehow personal. Yes, and then which makes it, Yeah. Better somehow. Yeah.